Jarosław Kaczyński w swoim otoczeniu ma niezwykle wspierającego kobiety. Od kultowej pani Basi, po posłanki Prawa i Sprawiedliwości. W życiu prywatnym nie zdecydował się na małżeństwo. O paniach, które wspierały go przed laty, nikt już nie pamięta. Niektóre z nich są spełnione zawodowo, przebojowe i bardzo atrakcyjne. Jarosław Kaczyński 7 lat temu postanowił ocieplić wizerunek partii i podczas wyborów pozwolił 7 kobietom na dość niestandardową akcję promocyjną. Wtedy ulice miast zalały billboardy, na których widniały przepiękne młode kandydatki na posłanki. Skutek był marny, pojawiły się żarty o aniołkach Kaczyńskiego, jednak sama kampania była ekscytująca. Dzisiaj kobiety zmieniły się nie do poznania. Czy Jarosław Kaczyński współpracuje ze swoimi aniołkami? Niesamowite doniesienia mediów. Dwie wersje plakatów stały się prawdziwą rewolucją na ulicach polskich miast. Dzisiaj mało kto pamięta, że piękne panie 7 kobiet wspierały Jarosława Kaczyńskiego w wyborach do parlamentu. Na jednym z plakatów stały wdzięcznie w rzędzie, na drugim postawiono na dynamikę i jedną z pań posadzono na skuter, inna szła lubieżnie, o ile w ogóle tak się da, niosąc książki. Dzisiaj ich życie zmieniło się nie do poznania. Ilona Klejnowska nie dostała się do Sejmu, jednak zdecydowała się na karierę w biurze prasowym. Odniosła w tym duży sukces, o czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Anna Szmidt-Rodziewicz postawiła na kampanię samorządową i właśnie w lokalnej społeczności obecnie się udziela. Aleksandra Jankowska została prezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej kadencja nie trwała jednak długo, a samo odejście z organizacji okazało się dość tajemniczym precedensem. Do dziś nie wiadomo, co się wydarzyło w ścianach instytucji. Anna Krupka została wiceministrem sportu. Chociaż walczyła o stołek włodarza województwa, nie udało jej się doprowadzić do spełnienia marzeń. Kobieta wspierała także działania Mateusza Morawieckiego. Kolejna z pań, Sylwia Ługowska, nazywana latami miss partii Kaczyńskiego po kilku miesiącach spędzonych w Warszawie, wróciła do Łodzi. Joachim Brudziński przydzielił jej miejsce w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. Aniołki Kaczyńskiego po latach. Magdalena Żuraw zasłynęła wypowiedzą, której zachęcała do podpalenia tęczy na Placu Zbawiciela w zamian za dobrą łyski. Chciała karać kobiety za cudzołóstwo i prosiła o zachowanie wstrzemięźliwości. Kobieta znalazła się w bliskim otoczeniu Andrzeja Dudy i przyjęła posadę jego asystentki w PE, później w kancelarii. Zaliczyła wpadkę w mediach społecznościowych i zniknęła. Nie wiadomo jednak, czym się teraz zajmuje.
Magdalena Biciak nie angażowała się w kampanię tak, jak to robiły inne kandydatki. Później związała się z Polską Spółką Gazownictwa. Piękne, młode, oddane, tak mówili politycy PiS o swoich aniołkach. Zaangażowane kobiety związały swoją przyszłość z polityką i wciąż są blisko idei promowanych przez Jarosława Kaczyńskiego.